Sądzę, że tak swobodnie się rozwijał, bo korzystał z przywilejów nauki domowej. Wszystko dzięki ojcu, przeciwnikowi systemu szkolnictwa. Do czasu matury, zdanej oczywiście eksternistycznie, miał już na koncie kilka dramatów, rozpraw filozoficznych, zainteresował się malarstwem i fotografią. Mowa o Witkacym, czyli Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, który urodził się 138 lat temu. W młodości czerpał pełnymi garściami z ówczesnego dorobku kulturalnego, zwiedzał europejskie muzea i galerie, obracał się w Towarzystwie Wybitnych Polskich Artystów. To zaowocowało dorobkiem artystycznym, który spoko nie wystarczyłby na kilka życiorysów. Witkacy napisał kilkadziesiąt sztuk teatralnych i powieści, w których uciekał od ustalonych norm. Stał się prekursorem teatru Absurdu. Najlepiej znany jest ze swoich sztuk szewcy, Dworku, powieści Pożegnanie Jesieni i 622 upadki bunga, czyli demoniczna kobieta.